to, co zobaczyłam przed chwilą, to rozedrgało mną. To doprowadziło do stanu, w którym po prostu nie jestem w stanie jeszcze chwilę po tym spektaklu, ja nie jestem w stanie wrócić do normalnego myślenia. Fajny był, dobrze zagrany według mnie. Właśnie bardzo mi się podobała gra. Cały czas mam w głowie, trzymam te słowa, te gesty, te myśli, które przekazała nam Julka. Ogólnie o deportacjach po II wojnie światowej sowieckich. Czułam te robaki, o których ona mówiła, to bicie, ten płacz, ja to wszystko w sobie czułam. A czy już widziałem wcześniej, no, to było Annie Frank chyba. I w sumie, nie wiem, podobała mi się ta forma. Wiem, że to jest na pewno bardzo trudne. Jedna osoba, która gra historię swoją, innych osób. Bardzo mi się podobała właśnie też gra aktorska, najbardziej chyba. Najbardziej mnie poruszyły emocje, po prostu emocje. Nie sam jakiś tam fragment w spektaklu, bo cały spektakl trzymał mnie w napięciu. Bardzo ciekawa forma, kunsztowne wykonanie aktorskie, więc bardzo fajne. Ten płacz, ten śmiech. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy to obejrzeli, z uwagi na to, że czasem historia może nam się wydawać nudna, kiedy jest prowadzona na lekcjach, tak na kartach książki, a tutaj jest to takie emocjonalne właśnie i jest to coś, co może nas poruszyć, co możemy zapamiętać lepiej.